Mówię właśnie, zaczynamy do Jolanty, bo sobie pójdą osoby. Zaczynamy, słuchajcie, tutaj na kliku i też między innymi zaczynamy na Facebooku. Witamy Was bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie wieczoru ze mną i z Jolantą, kiedy to postanowiliśmy sobie, że zaprezentujemy po jednym z naszych premierowych scenariuszy, więc to, co dzisiaj zobaczycie, to jakby absolutna nowość, tak to mogę powiedzieć, tak Jolanta? Czyli tak, nigdzie nikt tego jeszcze nie widział. Jeszcze nawet nie zostało opublikowane tak naprawdę, bo wysłałem je dzisiaj do publikacji na stronie kodowanie na ekranie.pl, gdzie znajdziecie wszystkie nasze scenariusze. Trochę się już tego uzbierało, z czego ja ogromnie się cieszę, że mamy tutaj takie fajne z Jolantą partnerstwo i uzupełniamy się, bo nie powielamy w ogóle swoich pomysłów. Właśnie. Mamy zupełnie inne podejście w ogóle do robienia scenariuszy i to też jest, bardzo fajne. Ja to powiedziałem, Jolanta zrobi za chwilę Wam te trudniejsze, a później wejdę z tym ubrany cały na biało, wejdę z tym łatwiejszym, takim wiecie, że tam każdy ogarnie. Ale tak jak mówię, ja teraz takie scenariusze tworzę, bo pracuję z drugimi, trzecimi klasami, więc staram się dostosować do klienta tak zwanego. Ale dobra, słuchajcie, nie przedłużając dłużej, jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Cody Rocky, nasz dzisiejszy bohater i dwa całkowicie nowe scenariusze, które za chwilę będziemy z Jolantą Wam prezentować. Oczywiście Ladies First, czyli zaczynamy od Jolanty. Standardowo na koniec certyfikat. To uprzedzam pytania, będzie nagranie na YouTubie Mentor Systemy Audiowizualne. Tak więc bądźcie czujni. Jolanta. To ja teraz przechodzę. Dziękuję Sylwester za tutaj oddanie mi głosu i kamery. Kochani, ja dzisiaj chciałabym znowu zamienić razem z Wami Kodeja w takiego pomocnika gracza. Już uczyliśmy się kiedyś właśnie, jak zrobić z niego kostkę do gry i to macie właśnie w scenariuszu Kodejowa gra planszowa. A dzisiaj jeszcze spróbujemy zrobić z niego klepsydrę, bo nieraz są takie gry jak na przykład 5 sekund, gdzie klepsydra się przydaje. Czasami się ona zgubi, a jest w niej też taki mankament, że trzeba cały czas ten piasek obserwować, czy on już przeleciał, a nasza klepsydra będzie na tyle nowoczesna, że ten piasek będzie nie dość, że nowoczesny, to jeszcze klepsydra nas poinformuje, że czas upłynął. Więc bez gadania przechodzimy dalej. Udostępniam tutaj już mój ekran. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Kochani, ja jak zawsze swoim sposobem będę najpierw wyciągała te bloki, które są potrzebne, ale jaki jest cel tego scenariusza? Głównym celem tego scenariusza jest właśnie przećwiczenie z uczniami osi X i Y. I o ile macie młodszych uczniów klasy 1-3, możecie to zrobić właśnie z matą dedykowaną do Kodeja. Ja akurat tutaj nie mam przy sobie, ale jak najbardziej na stronie sklepu Mentora Systemy Audiowizualne możecie takie maty różne nabyć i wtedy też jest z nimi super zabawa i wiele rzeczy można wyjaśnić, na przykład kąty, to też Wam będę pokazywać być może w najbliższym scenariuszu i właśnie te współrzędne. A ze starszymi uczniami można oczywiście współrzędne przerobić, że tak powiem, na różny sposób. Tutaj mamy na przykład taki też sposób pokazania na duszku, czyli włączając tutaj tą oś X i Y możemy uczniom pokazać, o co tutaj w ogóle chodzi, albo po prostu przypomnieć, że ta oś pionowa to jest Y, a pozioma to jest X. I o ile tym, którzy już wiedzą, o co chodzi, taki wstęp wystarczy, o tyle reszty uczniowie dowiedzą się właśnie dzisiaj. Czyli dzisiaj ćwiczymy oś X, Y, dzisiaj ćwiczymy troszeczkę rysowania diodami, ale przede wszystkim będziemy ćwiczyć to, czego zazwyczaj się nie ćwiczy, czyli to gaszenie i zapalanie diod, to co też jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o Kodeja. Ja zaprojektowałam sobie tak dzisiaj ten scenariusz, że nasz Kodej to będzie klepsydra dwustronna. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie jak spłatka, czyli jak będzie stał pionowo, będzie piasek leciał w tę stronę, ale jak drugi gracz na przykład od razu przejmuje klepsydrę, odwróci Kodeja i piasek będzie leciał w drugą stronę. Czyli dzisiaj będziemy wykorzystywali akcelerometr znowu wbudowany w Kodeju, czyli możliwość tego określania położenia i będziemy potrzebowali
na początek z zakładki zdarzenia, bo jak wiecie, zawsze to już się przypominamy, zaczynamy nasze skrypty zawsze od tych bloków z zakładki zdarzenia, tych bloków kapeluszy, do których można przyłączać tylko od dołu. I kochani, jedno będzie uszy w górę, drugie uszy w dół. Jak już powiedziałam, klepsydra w założeniu ma być dwustronna. Ale my sobie najpierw zrobimy tą pierwszą, uszy w górę, a resztę później skopiujemy i zmienimy na które parametry. Zobaczycie, jak jest to proste, a też można uczniów rozwinąć to logiczne myślenie, co trzeba zmienić, co się zmienia, a co zostawiamy. Kochani, na pewno dzisiaj naszym głównym bohaterem też będzie timer. Wiadomo, że timer trzeba będzie na początku wyzerować, ponieważ zaczyna on już odliczać czas, kiedy tylko kody się uruchomi. Więc w tym momencie, jakbyśmy sobie zrobili tryb live i zobaczyli timer, to on tutaj już się zaczyna odliczać, tak? Od kiedy tylko go tutaj podgląda. Więc zeruj timer musi być, ale będziemy też chcieli coś ten timer zobaczyć na końcu, czyli jaki czas nam odliczył. I naszą tutaj zaletą naszej klepsydry miał być dźwięk. Ja sobie wezmę tutaj z tych dźwięków, no i może jakiś jej na końcu, że już czas dobiegł końca. Czyli te na pewno trzy są nam potrzebne. Drugim bohaterem naszego odcinka będzie ten blok czekaj, ponieważ tym blokiem czekaj będziemy sobie mogli regulować to, jaki czas będzie odmierzała nasza klepsydra. Czy będzie to więcej sekund, czy mniej? Jeżeli zostawimy sekundę, to akurat w naszej klepsydrze będzie to 14 sekund, ale jeżeli zrobimy sobie 0,5, no to już nam się to zmniejszy do 7, więc możemy tym regulować czas naszej klepsydry. Oczywiście klepsydrę musimy narysować, więc potrzebne będzie, docelowo narysować, więc potrzebny będzie pokaż obraz i oczywiście pokaż hello, bo jak wiemy, nasz timer musimy gdzieś zagnieździć. Do tego idealnie właśnie nadaje się blok pokaż hello. I kolejni bohaterowie odcinka, czyli zapalanie i gaszenie diod, które pozwoli nam właśnie ćwiczyć to położenie osi X i Y, ponieważ tutaj uczniowie muszą podać, gdzie, na której osi, co ma się zapalić. Przyda się też niezastąpione wyłącz ekran i to już tutaj sobie ćwicząc ten scenariusz, pomyślałam sobie, że przyda się też tak zwany przycisk bezpieczeństwa pod C, kiedy to zatrzymamy wszystko, bo on cały czas będzie nam odliczał. Ja będę chciała Wam pokazać taką rozszerzoną wersję, a on biedny cały czas będzie mi tu pikał. Czyli mamy już wyjęte wszystkie bloki, które są nam potrzebne. Możemy zacząć działać, wiemy jak to ma wyglądać. Dużo tu będzie duplikowania i mimo, że ten skrypt nie będzie trudny, to jednak będzie długi, więc polecam tworzenie go na komputerze, na tabletach. Z doświadczenia wiem, że uczniom jest ciężko, chyba że naprawdę ma bardzo dużo cali, jest obrócony, to tak, ale lepiej sprawdza się komputer. Zaczynamy, tak jak już mówiłam, oczywiście od wyzerowania i narysowania naszej klepsydry. Ja zawsze idę na łatwiznę, więc wcześniej już sobie taką klepsydrę przygotowałam. Jak klepsydra zaczyna działać, to oczywiście ma tutaj u góry piasek. Moja jest tak zaprojektowana, żeby była na środku. Ma tutaj 6 elementów w środku i po 5 na brzegach, żeby było tak symetrycznie, bo ja jakoś symetrię lubię. Oczywiście możecie wszelkie inne klepsydry sobie wymyślić, tylko pamiętajcie, że wtedy zmienia się ten czas i będzie się zmieniały też te współrzędne. Ale to już jest dowolność, może dla Waszych uczniów jeszcze lepiej, bo troszeczkę pokombinuję. Dalej oczywiście musimy odczekać, zanim zgaśnie pierwsza dioda. I to będzie wyglądało następująco, że jakąś diodę będziemy gasić, a jakąś zapalać, czyli u góry będziemy gasić, a na dole zapalać. I żeby to przebiegło sprawnie, to ja sobie przygotowałam taką zgadkę, czyli wydrukowałam sobie po prostu kawałek ekranu, który zaczerpnęłam o stąd. Oczywiście, jeżeli uczniowie mają te cyferki tutaj, te liczby wyłączone, trzeba je sobie wyłączyć, żeby lepiej to zapamiętać. I teraz uczniowie
mogą z tego korzystać. Możecie mieć w ogóle taką klepsydrę wydrukowaną. Jeżeli macie młodszych uczniów i trudniej to wszystko im wytłumaczyć. Zasada jest prosta. Będziemy gasić ten pod x-em szóstka, bo to jest oś x, czyli 6, 0, bo x to 6 i y to 0, a będziemy zapalać na dole, bo ten piasek będzie nam spadał z góry na dół. Czyli będziemy zapalać 6 nadal, czyli oś x nam się nie zmienia, zmienia się tylko oś y. Tutaj tak samo, tu zgasimy 7, 0, ale zapalimy 7, 7, czyli oś x się nie zmienia. Więc będziemy wiedzieli, że 6, 7, 8, 9, te będziemy gasić i te będziemy zapalać, będą się nam zmieniały tylko y. I dodatkową informacją będzie to, że suma tutaj tych y-ków, to ja sobie tak wymyśliłam, to jest, nie wymyśliłam, tylko zbadałam, że to jest 7. Czyli powiedzieliśmy sobie, że najpierw zgasimy 6, 0, a zapalimy 6, 7. Czyli suma tych y-ków to jest 7. I zobaczcie, duplikuję sobie i zmieniam. Powiedzieliśmy, że później 7 i tu 7. Zobaczcie, nasze y-ki się nie zmieniają, bo to jakby cały czas z góry na dół. Więc duplikuję dalej, bo idę już od siódemki, widzicie, z siódemki przechodzę na ósemkę. Czyli zmieniam sobie tylko ósemkę. Moje y-ki zostają bez zmian. I ostatnie duplikowanie to dziewiątki. Y-ki zostają bez zmian. Pamiętacie pewnie, że jak chcemy duplikować, odkąd weźmiemy, odtąd zaczyna nam duplikować, więc jeżeli chcemy więcej, duplikujemy więcej. I ja na razie zostawiam to tak, ponieważ tutaj wszystko, cały nasz ten rządek został zgaszony, a ten został zapalony, więc przechodzimy do drugiego rzędu. Czyli nadal x-y to będą 6, 7, 8, 9, ale y-ki to będzie 1 i tutaj 6. Dlatego znowu sobie zduplikujemy całą czwóreczkę, bo tutaj zmienią nam się znowuż te y-ki. Czyli z jedynki przechodzimy na szóstkę. Te tutaj x-y zduplikowane zostają bez zmian. I tu znowu zobaczcie, że suma tych dwóch to jest 7. Tu już zmieniłam 1 i tu 6, żebym się nie zagubiła. Bo jest trochę tego, przyznacie, że jest trochę tego duplikowania, trochę tej roboty, ale no jest to niesamowity trening właśnie tych osi x i y. I trzeci raz duplikuję, bo mam kolejny rząd, podejrzyjmy sobie. Mam trzeci rząd, który jest kompletny, ten już będzie taki niekompletny. Tym razem tutaj będzie dwójka, a tu piątka, czyli znowu nasze osie x zostają, wzrastają od 6 przez 7, 8 do 9, a tu będzie nam przechodziło, patrzę na moją zgadkę, żeby nie zgubić niczego, 2 i 5, czyli nadal suma tu jest 7. 2, 5, 2, 5, 2, oj, już mi się to zapala, 2 i 5. No, jestem na trybie live. Sobie to zmienię. Tak, czyli już mamy zrobione tak, że te trzy rządki zgasły i tu się zapaliły. Teraz został nam ten niekompletny, czyli 7 i 8, z trójki na czwórkę, z trójki na czwórkę. Czyli tylko dwa potrzebujemy już duplikować. Nie więcej. I tutaj mamy siódemkę. Siódemkę, siódemkę, ósemkę, ósemkę i tu z trójki na czwórkę, suma to nadal jest 7 i tu z trójki na czwórkę. I takim sposobem zgasło nam wszystko u góry, zapaliło się na dole. Jeśli to już nastąpi, chcemy oczywiście wtedy, żeby pokazał się nasz timer. Bierzemy sobie go tutaj na koniec, ciągniemy i otworzył się nasz dźwięk oczywiście, żebyśmy już wiedzieli. Wtedy nie trzeba patrzeć w ogóle na
na tą klepsydrę, tak jak to bywa tradycyjnie. I zrobimy sobie jeszcze jakiś tutaj, żeby zanim zgaśnie ekran, żeby nam trochę odczekało. Widzicie, trochę jest tego ciągania. Oczywiście tutaj możecie sobie oddalić, przybliżyć, ale żebyście lepiej widzieli, to ja wolę tego nie oddalać. I tak myślę, że słabo to widać. O, i tu sobie wezmę 2 sekundy. I takim sposobem mamy zrobiony pierwszy i przy drugim, kochani, nie ma tutaj zbyt wielu ceregieli, to sobie wezmę do góry, bo mi to już przeszkadza, tylko wystarczy sobie to wszystko zduplikować i zrobić jeden myk, znaczy parę myków. Przede wszystkim zamienić klepsydrę na taką, bo teraz już z drugiej strony będzie nam leciał piasek. I jeszcze musimy pozamieniać miejscami wszystkie Y, czyli jak tu jest 0, to tu 7, bo to jakby teraz będzie przechodziło z drugiej strony. Więc szybciutko to robimy. 7, 0. Lecimy po prostu w drugą stronę. Oczywiście, jeżeli na przykład macie tylko 2 roboty, bo ja rozumiem, że nie wszędzie jest tak komfortowo, że nie wiem, jest robot dla każdego albo chociaż na parę, to możecie na przykład, że jedna grupa programuje w jedną stronę, a druga w drugą. To dopiero jest zabawa, bo jakby nie mogą zgapić od ciebie, bo już w pewnym momencie się zgubią. I tak jak ja właśnie. 6, 1 i już dochodzimy do końca. Zaraz wszystko będzie. Teraz tylko odwieczny stres, czy to wszystko nam zadziała tak, jak chcemy. Pamiętajcie, że nawet jak w niektórych grach klepsydra nie jest wymagana, no to nie ma większej motywacji niż właśnie ten upływający czas. I mamy. I teraz biorę Kodaja w rękę i ładujemy. Muszę go trzymać prosto, żeby nie wykrywał mi tutaj ruchów. I rozpoczyna się nasze spadanie piasku. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze widać. Spada nasz piasek stopniowo. Widzicie, po kolei. I czas to jest 14. I odwracam. No teraz muszę go. Musi się załapać. Od góry, od dołu. Muszę to. Teraz leci w ogóle od góry. Do... No, jest ta kwestia tego, o, złapania. O! Ach, już ostatnio mi tak zrobił. Najlepiej jest sobie gdzieś go postawić. Poczekamy, aż on tutaj... No zrobiłam teraz stop. Aż on sobie zleci. I wtedy od nowa. Ja sobie wezmę załaduj z pliku. Jak go postawimy, ja najczęściej właśnie go tak wkładam. I wtedy to fajnie działa. I wtedy leci, o zobaczcie, z drugiej strony, tak, mam do góry nogami, a nadal leci mi piasek w tę stronę i nadal mamy 14 sekund. Tak jak mówiłam, możemy to regulować właśnie tym, o, tylko czas trzeba by mieć odwrotnie, możemy to regulować jak najbardziej, właśnie zatrzymam, to będzie pikał, możemy to reagować właśnie przez zmianę czasu, czyli tutaj mamy 14 sekund, w 5 sekund to potrzebowalibyśmy 5 sekund. Więc wtedy musielibyśmy gdzieś te sekundy zmniejszyć, gdzieś może zostawić, żeby to tak w miarę płynnie przechodziło, ale żeby było 5 sekund. To też będzie dla uczniów spore wyzwanie. Ale chciałabym Was zachęcić również do tego, żeby jeżeli chcecie, nie przejmować się tą formą klepsydry, tylko po prostu, jeżeli chcemy mieć więcej czasu albo mniej czasu, więcej piasku, więcej czasu właśnie poświęcić na to ćwiczenie tych oś X i Y, to możemy jak najbardziej odrzucić tę klepsydrę i po prostu skupić się na opływającym piasku. I ja tutaj, żeby nie marnować czasu, to stworzyłam już tutaj taki właśnie skrypt, w którym mamy dokładnie, mam tu napisane 6,7 sekundy, ale zobaczcie, nie ma tu klepsydry, tylko jest spadający z góry na dół piasek, tak jak miałam tutaj. I to nawet nie będzie spadający piasek, ja to nazywałam spadające kłody.
Więc to jest taka wariacja na temat właśnie naszej klepsydry, ale to jest też wersja, którą polecam dla starszych uczniów. Jeżeli macie uczniów już na wyższych poziomach, to tutaj została wprowadzona zmienna. Oczywiście tutaj w zakładce zmienna. Utworzyłam zmienną X i Y, ale Y niepotrzebnie, tylko X wystarczy. Ale tak jakoś, żeby były dwie osie, sobie ustawiłam. I wykorzystałam tą właściwość, że to X zmienia się tak konkretnie. Zmienia się o 1. Najpierw jest na 0, potem zmienia się za każdym razem o 1. Pamiętacie, tam mieliśmy 6, 7, 8, 9. I tutaj jest to samo, a że tych numerków mamy aż 15, no nie licząc tego to jest 16, tylko ten to jest mój pierwszy 0, a to są kolejne, gdzie już się te liczby zmieniają o 1, tak? Czyli nasze x tu się zmienia już cyklicznie o 1, więc postanowiłam stworzyć z tego zmienną i zrobić 15 powtórzeń, gdzie ten x zmienia się o 1, a y no już musiałam wpisać konkretne, tak? Bo tam zmieniał się tylko x. Także tutaj mamy nie tylko powtarzanie, mamy też właśnie zmienne, więc coś takiego nie tylko jako zabawa w klepsydrę, ale też dla uczniów starszych. Rozłączyło mi się i kochani, teraz wam pokażę, jak to wygląda właśnie. Tym razem włożyłam to pod przycisk A, żeby było tak sprawniej, no bo tutaj już nie mamy tego obracania. I zobaczcie, bardzo szybko spadają nam diody. Ekspresowy po prostu czas. I 6,7. Nie ustawiłam tam dźwięku. Tu jest taki czas, ponieważ mamy ustawione 0,1 sekundy. Jak zmienimy tu wszędzie na 1 sekundę, to wydłuży nam się czas znacznie. Na tyle znacznie, że wyniesie już ponad minutę, więc to do tych gier albo na przykład do szukania czegoś, tak, gdzie chcemy odliczyć uczniom, że mają czas na zrobienie czegoś bardzo krótki albo długi, no bo tu możemy, mówię, tymi sekundami operować dowolnie. Ale tutaj też wtedy, gdzieś jak tam szybko moje kłody spadały, tutaj te kłody będą spadać powolutku, no co jest logiczne, bo mamy ten dłuższy czas na to spadnięcie. Ale fajnie to też wygląda, fajnie się przesuwają i jest to bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o uczniów. To też jak najbardziej ten bonus ode mnie macie w scenariuszu, więc jeżeli tylko macie ochotę, można jak najbardziej wykorzystać z uczniami bardziej zaawansowanymi, żeby pokazać im tą zależność, że ta oś X zmienia się stale o 1 i jak to ugryźć, jeżeli chodzi o zmienne. I to ode mnie tyle. Mój zegar jeszcze tu odlicza, ale zaraz zobaczymy, czy nam się to... Zaraz twój czas wybije. Ja się podłączam. Jola, jak zawsze niesamowita, naprawdę, słuchaj, to zawsze mnie zadziwiasz, jak ty wymyślasz wzajemnie te rzeczy i tak dalej, prawda? Tak, o, więc... Jest, teraz możesz już zacząć. Zobaczcie, 65,2. Także czas na Sylwestra klepsydra odliczyła. Dobra, no to ja z takim troszeczkę prostszym projektem wyjdę do was. Tak jak mówiłem, klasy 1-3, a dokładnie drugie i trzecie, to są te klasy, z którymi pracuję obecnie i postaram się wam pokazać coś, co wymyśliłem właśnie dla klas 1-3 w założeniu, czyli, ale głównie to drugie, trzecie klasy. Słuchajcie, mój projekt i mój scenariusz nazywa się Totolotek. I będzie polegał na tym, że nasz Cody Rocky stanie się maszyną losującą. Dzisiaj jest 13, sprawdzą, upewniam się, słuchajcie, 13, 3, nie wiem, czy wiecie, trójka to jest szczęśliwa cyfra w Japonii, więc może nam się dzisiaj poszczęści w totolotku i zagramy sobie w totolotka, będziemy obstawiać liczby, dobra? Ale słuchajcie, po kolei, ja zacznę od udostępnienia ekranu, tak żebyście widzieli także mojego M-bloka. Mm-mm.
I my chcemy okno tutaj. Dobra. I co będziemy robić, moi drodzy? Ano, słuchajcie, zrobimy na sam początek, zrobimy tak naprawdę dwa rodzaje tego totolotka, więc na sam początek będziemy operować tylko samym kodejem, używając go jako ekranu do wyświetlania. Nie wiem, czy byliście na poprzednich webinarach, czy je oglądaliście, ale w poprzednim razem pokazywałem jedną z moich ulubionych czynności, jaka jest w mBloku. Mianowicie losowanie. Losowanie, które znajdziemy w wyrażeniach i na tym losowaniu będziemy bardzo się opierać. Ja preferuję zawsze programowanie robota w trybie upload, czyli wgrywanie tego kodu, przetrzymywanie kodu w robocie. Wiadomo, że ten tryb nie jest do wszystkiego, ale w wielu projektach naprawdę świetnie mi się sprawdza, więc ja już mam robota podłączonego, zrobiłem to jak Jolanta prowadziła i mam go w trybie upload. Kod jest na tyle prosty, że wystarczą mi tak naprawdę 3 bloki. Wiemy, że zaczynamy zawsze od zdarzeń. Tym razem, słuchajcie, będę sobie uruchamiał ten kod przyciskiem A. Mogę tak naprawdę uruchamiać wszystkim innym, natomiast A wychodzi nam najbardziej logicznie. I teraz tak, mamy losowanie cyfr. Zmienię sobie do 49, bo tyle jest kul, o ile dobrze pamiętam i sprawdzałem w trakcie pisania scenariusza, że tyle jest kul losujących w totolotku. Jeżeli się mylę, to możecie mnie, słuchajcie, naprowadzać na to i poprawiać. I teraz potrzebuję jeszcze jednej rzeczy z wyglądu, słuchajcie, potrzebuję bloczka pokaż. Pamiętamy, że w przypadku tego bloczka to tu, co napiszemy, zostanie wyświetlone na wyświetlaczu, ale on ma takie obłe, okrągłe w środku zarysy, w które to możemy zagnieździć. Kolejny bloczek, który ma obłe boki, tak? Czyli nie są śpiczaste, jak na przykład w tym bloczku. Ten bloczek, co prawda, wam wchodzi, bo też możemy pokazywać, ale normalnie takie rzeczy nie wchodzą. Tu mamy takie obłe i wtedy wiemy. I co się zadzieje? Jeżeli ja teraz ten kod wyślę, czyli klikam sobie załaduj, co się zadzieje? Zadzieje się to, że po naciśnięciu przycisku A pojawi nam się pierwsza liczba, tak? I teraz za każdym razem, jakbym naciskał, no to 6 razy nacisnę. Zadaniem waszym jest oczywiście zapisywanie. No ja jednak nie chcę tego robić w ten sposób. To jest ten pierwszy, najprostszy sposób, który wprowadzam, słuchajcie, już w klasach drugich na samym początku można wprowadzać. I mamy tak naprawdę 3 bloki i kod jest gotowy. Możemy bawić się w totolotka. Wtedy ktoś służy jako ta maszyna wciągająca kuleczkę, tak? I mamy te liczby pokazywane. Ja chciałbym jednak, żeby one pokazywały się jedna po drugiej i do tego też wykorzystam dwa kolejne bloczki, a tak naprawdę będę powtarzał ten bloczek, natomiast użyję czegoś, co nazywa się czekaj. Bloczek czekaj, który znajdziemy w kontroli jako pierwszy, umieszczę po pierwszej liczbie. Chciałbym, żeby to w miarę były odstępy takie długie, więc docelowo mogę dać 5 sekund. Oczywiście, jeżeli klasa jest starsza, szybciej zapisuje, to może być po prostu mniej czasu. I tak gotowy już jakby zestaw bloków, dokładnie pokaż, losuj i czekaj. Będę sobie powielał. Ile? 6-krotnie. Zwróćcie uwagę, specjalnie odłączyłem, żeby wam pokazać, ale równie dobrze, jakbym chwycił tutaj i kliknął duplikuj, to wszystko pod spodem zostało zduplikowane. W tym przypadku 2 plus 2 to 4, potrzebuję jeszcze 2, więc klikam tu, duplikuj i otrzymuję, słuchajcie, w pełni gotowy kod. W ten sposób, jeżeli załaduję teraz ten kod, on nie będzie wymagał ode mnie żadnego, absolutnie to żadnego klikania pomiędzy. Mogę sobie dodać czyszczenie na przykład jeszcze pod przycisk B, ale to zrobimy za chwilę. Jeżeli nacisnę ten przycisk A, po kolei co 5 sekund będą pojawiały się liczby.
A, tak, będą pojawiały się, ja trzymam. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze raz, bo chyba się nie załadował kod. Oczywiście 5 sekund jest to dość sporo czasu. Możemy sobie tą wartość dowolnie zmieniać. I mamy pierwszy, słuchajcie, taki nasz totolotek, gdzie dzieciaki sobie zapisują. Mamy 6 cyfr, jak w naszym totolotku. Oczywiście, słuchajcie, możemy sobie to zminimalizować. Niekoniecznie musi być to od razu 6 liczb. Możemy zrobić mniej, możemy też podać mniejsze wartości. Wtedy ta zabawa będzie prostsza. Ja chciałem oddać realne warunki losowania w totolotku i stąd tak wyszło. Co dalej? Możemy dodać tego przycisk B i po naciśnięciu przycisku B możemy, słuchajcie, sobie ten wygląd resetować w postaci pokaż obraz, przy czym czyścimy całkowicie oczy, zostawiamy go pustego i zobaczcie. Dobra, tu w tej chwili idzie kod, on wyświetla cyfrę, B przerywa kod, tylko dopiero po skończeniu, bo tamten kod działa równolegle. Więc poczekajmy, aż skończy. B przerywa kod. Nie przerywa kodu, dopiero po tym wszystkim czyści. Natomiast jakbyśmy chcieli, żeby przerwał kod, to powinniśmy zrobić coś takiego. Pokaż obraz i stop wszystkie. Ale dobra, przebyło nam to wszystko. Razem mamy jedyneczkę. Klikam B i ekran jest czarny. Zawsze warto sobie taki awaryjny stop dodawać. To jest to pierwsza część, która jest tą prostszą częścią losowania, ale teraz wyobraźcie sobie, że chcielibyśmy zrobić losowanie, które będzie takie bardziej widowiskowe, czyli chciałbym, żeby ten kodej nie tylko pokazywał cyferki, a wręcz zrobił coś odwrotnego, mianowicie za pomocą ruchu losował dane cyfry czy inne przedmioty. Teraz ja muszę wyłączyć tablicę na chwilę. Poczekajcie, zakończę udostępnianie ekranu, żeby było na pewno widać tablicę. Wyobraźcie sobie teraz, że ta nasza tablica to jest nasza podłoga w pracowni. I teraz tak, zależnie od tego, czego uczycie. Ja jak uczę angielskiego, to mam flashcardsy, które są w szkole, więc nie brałem akurat dzisiaj. Ale jak uczycie czegokolwiek innego i chcecie na przykład przygotować zabawy w postaci losowania na przykład jakiegoś tematu dla uczniów, czy jakiegoś słówka do nauczenia się, czy jakiejś innej rzeczy, na przykład mój syn miał sprawę z przyrody, gdzie omawiali różnego rodzaju organy, tak więc była, słuchajcie, trzustka, wątroba i inne takie rzeczy, piszemy sobie to na karteczkach, będziemy to układać na podłodze, można sobie wtedy przykleić i wyobraźcie sobie, że ułożymy sobie taką taśmę, taki ciąg takich karteczek. Ja spróbuję to zobrazować bardzo prostym rysunkiem. Jedna karteczka obok drugiej i na każdej z tych kartce będzie zupełnie coś innego, tak? Spróbuję to nazwać pokrótce, na przykład T to będzie trzustka, W to będzie wątroba, później będzie, co może być, serce i może na przykład N to będą nerki. Nasz robot zostanie postawiony przed kartkami tutaj i on za zadanie będzie miał, dorysujemy jeszcze może głowę, o. I on za zadanie będzie miał wylosować na przykład temat do zreferowania odpowiedzi lub czegoś innego, albo będziemy robić tak jak do tej pory, czyli będą to kartki z cyframi i on będzie musiał wylosować właściwą cyfrę tudzież liczbę. Do 49 daleko, więc te kartki na pewno musiałyby być mniejsze, ale słuchajcie, czemu nie? Co zrobimy? Wyrzucamy ten kod, który do tej pory sobie stworzyliśmy, czyli ja wrócę do udostępniania okna.
I to wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, wyrzucamy. Mogę zostawić sobie przycisk A, przycisk B może zostać, jeszcze nawet wszystko wyczyści, czy zatrzyma w ogóle kod. I co zrobimy? Tym razem będziemy korzystać z kategorii akcja, gdzie znajdziecie coś takiego jak poruszaj się do przodu z mocą przez ileś sekund. I co damy? Tym razem, słuchajcie, jako pewnego rodzaju losowość wybierzemy, jak długo on ma tak naprawdę się poruszać i będziemy to ustawiać tutaj w sekundach. Ale zanim do tego dojdziemy, to zróbmy sobie, słuchajcie, przewidywanie pewnych takich zadań matematycznych, znaczy zadań, jak daleko możemy się posunąć w tych kartami, bo wyobraźcie sobie, że ja tych kart nakładę dużo na podłodze, a robot tam nigdy nie dojedzie, prawda? Więc zakładając, że zrobię sobie tu, że będzie losowość od 1 do 10 sekund, to robot może wylosować 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekund, 8, 9 czy 10 sekund poruszania się. A teraz przed nami jakby określenie, jak daleko my możemy te karty położyć, tak żeby wszystkie karty były w zasięgu robota. Więc przeprowadzimy w tym celu pewien mały eksperyment, dobra? Czyli ja będę używał teraz tak kamerki, że ja sobie tą kamerkę złapię, przepraszam, od razu jeszcze się doświetlę i spróbujemy sobie sprawdzić, jak daleko robot ma pojechać, dobra? Trochę miejsca tu zrobię, jeszcze więcej na biureczku. Robota mam ustawionego bezpośrednio, słuchajcie, na macie. Być może widzicie, mam tam także linijkę i wgrywam kod do robota. Kiedy nacisnę mu przycisk A, on ma z mocą 50 sekund, 50% przejechać przez sekundę. Tu jest początek mapy, on jest dość ciemny, nie widać tego, ale pokażę to długopisem. Naciskam A. I robot, moi drodzy, dojechał mi, linijką mam dostawioną do pozycji. Nie miałem ładnie się linijki, bo wiecie, mam taką męską, 17 centymetrów. Czyli możemy założyć, słuchajcie, że robot jadąc z mocą 50% przez sekundę pokonuje 17 centymetrów. Jeżeli zakładamy tą losowość do 10 sekund, no to bardzo łatwo, słuchajcie, matematyka. Zaraz zobaczymy, czy Jolanta słucha i będzie wiedziała. 17 centymetrów razy 10. Ja mam odpowiadać, tak? Ja tak, mam... tak, tak, tak. O Jezus, 17 razy 10, 170. Czyli ile to będzie w metrach? 1,70 m. Bardzo dobrze, świetnie. No właśnie, 1,70 m. I słuchajcie, zdałaś i już wiemy tak naprawdę, tak, jak daleko zakładamy, że mamy takie karty. Ta karta ma średnicy, tu trochę matematyki wchodzi, nie? Średnicy, słuchajcie, 15 centymetrów. To ile tych kart, Jolanta, mogę ułożyć? Normalnie. Ale bo, słuchajcie, to jest, ja to robię specjalnie, bo tu wchodzi matematyka, którą możemy ćwiczyć z uczniami, prawda? Dzielenie, mnożenie to jest trzecia klasa. Tak, o matku, to ja muszę się cofnąć. 170 centymetrów, jedna kartka ma 15. Tak, szerokości 15, to ile to będzie? No 10 na pewno wejdzie, no tak jak mieliśmy 17, to 10, no, ale czy jeszcze? Jeszcze jedna? Jeszcze jedna. A i teraz słuchaj, masz dzielenie z resztą, a reszty zostanie ci? Jezus, jak to 5 się centymetrów. Zdarza, 5 centymetrów. A, wiesz, masz policzone, ja ale, to jest niepoliczone, bo ja to teraz policzyłem. Ale to jest taki, powiedzmy, margines błędu. Dobra, słuchajcie, więc jesteśmy przy tych 50%. Oczywiście to jest fajne, bo tą moc możemy sobie dostosowywać. Czyli ja teraz, zobaczcie, zrobię ten sam eksperyment. Dzięki, Jola. Jesteś nieoceniona, naprawdę. Twoja pomoc po prostu zawsze. I ja zrobię tak, że rozpędzę go z mocą 100% i zrobimy ten sam eksperyment jeszcze raz, czyli ja kładę sobie linijkę, kładę robota na starcie, wezmę, wgram kod,
do robota. Wezmę kamerkę, tak żebyście widzieli ten eksperyment. Czyli jest nasz robot, postaram się w miarę nieruchomo trzymać. O, jeszcze tak, żeby było bliżej. I klikam A na robocie. I ten robot mi pojechał, pojechał, pojechał. Słuchajcie, dojechał prawie do końca linijki, a linijka ma 30 cm. Nie widać tego w kamerce. Robot tak naprawdę, słuchajcie, przejechał. I to też jest tak, że zrobiliśmy 100%, to te 50 do 100 nie do końca nam się sprawdza. 28,5-29 cm mniej więcej przejechał. Tylko pamiętajcie, to też zależy od nawierzchni. Wiadomo, że po gładkim troszeczkę dalej te gąsienice pojadą, po jakichś dywanach i tak dalej, trochę ten będzie zaburzony. Więc 100% daje nam w tym przypadku, możemy sobie założyć 28 cm, to jest taki pewniak. Czyli jeżeli zdecyduję się na 10 sekund, a mam na przykład większe karty, większe plansze, to mogę spokojnie sobie wtedy, słuchajcie, no 3 metry prawie mam tej przestrzeni do dyspozycji, tak? Ale to tak kwestią po prostu mierzenia. Idąc do sedna sprawy, wyobraźcie sobie teraz, że układamy sobie, piszemy te karty, to co wam pokazywałem na naszej tablicy, tak? Układamy te karty i dzieciaki programują naszą maszynę losującą. I ten robot będzie nam po prostu za każdym razem jeździł i sprawdzał. I znowu, słuchajcie, ponieważ jesteśmy w 1-3, kot nie może być trudny, więc wracamy do wyrażenia, idziemy do tego naszego dobrego losu i od 1 do 10 sekund on będzie musiał się poruszać wtedy z tą mocą, czy 100%, czy 50%, czy 60%, czykolwiek innych. Tu też tak naprawdę możemy wprowadzić pewną losowość, czyli możemy sobie zrobić jeszcze raz, z tym, że słuchajcie, no jak będzie jeden, to on nie ruszy, więc ja bym jednak na przykład wprowadził taką losowość pomiędzy 50 a 100, będzie to o wiele trudniejsze do przewidzenia. I tutaj losowanie w sekundach. Więc tak naprawdę, słuchajcie, wtedy, jeżeli byśmy to wgrali, ja zaraz chwilę wam powiem, to robot, chociaż dobra, zróbmy może, albo nie, dobra, do 5 sekund, nie, dobra, nie mam na tyle biurka, żeby wam to pokazać, tak naprawdę, chyba, że zrobię tak losuj do 2 sekund. To może się uda, może mi ten robot nigdzie nie wyjedzie poza biurko, spróbuję was trochę odstawić też tu dalej, na drugim monitorze, gdzie mam podgląd. Dobra, działa. To spróbujmy zrobić to jeszcze raz z kamerką. Jest biurko, jest robot. Teraz dojechał, zobaczcie, tylko tutaj prawie do grafiki na mojej podkładce. Próbujemy jeszcze raz. Teraz już pojechał dalej, tak? Więc ta losowość w postaci robota jest. No ale dobra. Więc możemy tu sobie wyłożyć dowolne karty, tak naprawdę dowolne obrazki, fleszkarty. Robot staje na karcie, dziecko ma do wykonania zadanie. Tak naprawdę od was zależy. Ale tytuł jakby tego to jest totolotek. Wyobraźcie sobie teraz, że przygotowujemy karty od 1 do 49, kładziemy, nawet może nie muszą być to karty osobne, czyli wykorzystujemy długie tak papiery i kładziemy sobie taką ścieżkę od 1 do tych 49, czyli robimy taką długą, długą ścieżkę, tak? Może ona być nawet, słuchajcie, z jakiegoś papieru toaletowego czy czegoś, robot wcale nie musi po tym jechać i wpisujemy po kolei 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I co? Mamy 6 robotów w klasie, bo może się tak zdarzyć, że niektórzy mają to szczęście, mają 6 robotów w klasie. Programujemy każdego robota, słuchajcie, tak samo. Dobrze by było jeszcze może dodać, żeby on coś pokazał, jak już dojedzie, czy na przykład zapalił te oczy. I robimy sobie takiego totolotka, gdzie 6 robotów jedzie wzdłuż takich taśm, czy po takich taśmach, jeżeli mamy coś sztywniejszego, co możemy sobie przykleić z numerami i losuje. Więc sam totolotek, poczynając od wyświetlania na ekranie, czyli tego, od czego zaczęliśmy, po losowość, długość jazdy drogi, może nam, słuchajcie, sprawić dużo frajdy i naszym uczniom, tak? Ja zacząłbym najpierw od ekranu, potem spróbował z nimi robić takie rzeczy,
jak właśnie 6 robotów naraz z tym jeżdżeniem i z tymi numerkami, tak? Możemy użyć, jak chcemy to zrobić, słuchajcie, tak naprawdę po taniości, możemy spróbować użyć takich rzeczy jak metr krawiecki nawet, tak? I wtedy jaką literkę, jaką cyferkę czy tam liczbę wylosuje z metra krawieckiego, a potem pokazać dzieciakom z kartami, z flashcardsami lub innymi kartami i pokazać im na przykład, żeby zachęcili nauczyciela. Wprowadza to pewien element na przykład zaskoczenia, tak? O czym będziemy dzisiaj na przykład mówić, tak? Czy co chcemy? I na przykład niech robot wylosuje za nas. Tak więc, moi drodzy, taki dość prosty projekt ode mnie do klas 1-3. Trochę mniej kodu, ale za to, tak jak mówię, dość szybki efekt, spektakularny i do zrobienia z dzieciakami w drugiej i trzeciej klasie. Jak ci się podobało, Jolanta? No bardzo fajnie. Normalnie chyba zacznę sobie te liczby spisywać. Nie zdążyłam właśnie z tego totolotka, bo właśnie chciałam puścić, więc... No. Ale to też jest bardzo dobry sposób, właśnie dziękuję, że ty o tym powiedziałeś, to też jest bardzo dobry sposób, bo jeżeli ktoś tego totolotka puszcza na przykład, a ma problem tak z liczbami, nie? Bo w końcu... Niektórzy mają stałe liczby, a niektórzy po prostu tak codziennie co innego zakreślają, to jest dla nich... W końcu ileż można na przykład obstawiać ciągle te same daty urodzin i tak dalej, to rzeczywiście słuchajcie, jest to sposób, żeby na przykład robot za nas takie rzeczy losował. Ale to jest ważne, bo ten prosty kod, słuchajcie, i teraz ja nie jestem matematykiem, jeżeli mamy matematyka tutaj, szczególnie na Click Meeting, który może się wypowiedzieć, to dajcie znać. Chyba jest coś takiego jak rachunek prawdopodobieństwa, prawda? I możemy ćwiczyć chociażby na mniejszych liczbach, takim totolotkiem, pewien rachunek prawdopodobieństwa trafienia jakiejś liczby, tak? Na przykład sobie zrobić tak, że ten zakres będzie odpowiadał na przykład liczbie uczniów w klasie i będziemy sobie robić rachunek prawdopodobieństwa dotyczący na przykład jak często, jakie szanse są na przykład, że Iksiński czy tam jakiś inny będzie zapytany w klasie, bodajże z tej przyrody. Tak, bo więc... ten akurat duży ma chyba 49, tak jak powiedziałeś, ale są też tam inne te liczby, więc tam jest totolotki. Mniej więcej, tak, inne totolotki. Pewnie tam teraz. Pewnie te... tak, nie znam się. Ja też nie grywam, bo nie mam jakby szczęścia w ogóle, dlatego tu liczę na Kodeja, tylko właśnie boję się, że jak już wygram, to będę się musiała podzielić z tobą. Jako sprzedawca patentu. O, i to jest pomysł, a to szanuję to. To może się po prostu któregoś dnia umówimy, puścimy razem, Kodej nam wylosują. Oj, jakby mi taki Kodej wylosował, to po prostu byłby u mnie na złotym podejście, po prostu jako Bóg. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, wysyłam wam link do certyfikatu za dzisiaj. Nagranie będzie, tak jak powiedziałem, na YouTubie Mentor System Audiowizualny, czyli u naszego partnera technologicznego. Scenariusze pojawią się, bo jeszcze ich nie ma i stwierdziłem, że nie będę wrzucał wam osobno, żeby nie robić zamieszania. Natomiast powinny pojawić się jutro na stronie Kodowanie na ekranie, do której też wam podrzucam, słuchajcie, link. Tam już jest baza scenariuszy, dość duża. Spora, prawda? Która to, słuchajcie, zaraz wam zresztą pokażę szybciutko. Jeszcze tylko sekundka. No i chciałbym pokazać. O, dobra, to jest ta zakładka. To jest tak, jak jest dużo zakładek. Słuchajcie, tam znajdziecie po pierwsze inspiracje i znajdziecie zarówno e-booki. Te e-booki są to takie szybkie pomysły mojego autorstwa, które można ściągnąć, ale słuchajcie, wchodząc na scenariusze, czyli inspiracje scenariusze Kodi Roki lub lektura z Kodi Roki, znajdziecie bazę scenariuszów naprawdę już dość rozległą, z różnoraką tematyką, które można całkowicie za darmo sobie pobrać i z nich dowoli korzystać, modyfikować i naprawdę dużo rzeczy można na tych scenariuszach oprzeć, tak? Szczególnie też każdy scenariusz ma napisane, na jaki przedmiot go proponujemy i wiele scenariuszy ma pisane również, do jakich
przedziałów wiekowych, do jakich klas proponujemy dany scenariusz, co jest oparte na tym, że my te scenariusze, słuchajcie, po prostu testujemy na dzieciach. Tak, ale obiecujemy, żadne dziecko nie zostało... Nie ucierpiało. Nie ucierpiało, dokładnie. Ani żaden kodej. W trakcie testowania tych scenariuszy. Tak, wręcz. Tak więc, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten czas. My jesteśmy tu dla was, żeby nam je zadać. Jeżeli teraz nie macie pytań, zawsze możecie napisać na Fundację Inspirujemy. Wszystkie pytania do mnie to ja zobaczę, do Jolanty przekażę. Ewentualnie jesteśmy także na grupie Zainspirowani na Facebooku. Tam też można nas zagadywać i zaczepiać. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy w kwietniu. Tylko w sumie nie... Nie ustaliliśmy sobie w jak kwietniu. Jak zawsze, na żywo. Jak zawsze na żywo, tylko że nie ustaliśmy tego, przyznajemy się z Jolantą. Tak. Kwietnia, bo w kwietniu są kiedyś święta, prawda? Tak, na pewno 10 kwietnia, czyli tak jak teraz przyjęliśmy drugi poniedziałek, to jest poniedziałek wielkanocny. To albo nam zostaje trzeci, czyli od początku, albo 17. Ja myślę, że 17 sobie po świętach zrobimy, bo przed świętami to będziemy jajeczka wszyscy. Jajeczka, to coś świątecznego tak. Trzeba na 17 poświątecznego, albo coś majówkowego, o, bo to już majówka się Pomyślimy, ale sądzę, że tak, 17 kwietnia, słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie. Link notabene do pokoju będzie ten sam. Dostaniecie także, sprawdźcie spam, dostaniecie przypomnienie tego samego dnia, no i obserwujcie Fundację Inspiruje Mentor Systemy Audiowizualne, bo będziemy tam wstawiać wcześniej i przypominać. Dobra. My sobie wpisaliśmy w kalendarz. Tak, ja dokładnie, mam wpisane tak 17:20. Jolanto, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Również. Jak zwykle fantastyczny scenariusz. W ogóle te animacje na ekranie naprawdę w kodeju bardzo fajnie wychodzą. Tak, i tak. Warto sobie poćwiczyć. Przy okazji te osie współrzędnych można fajnie. W ogóle dzieciaki czekali. Uwielbiają rysować. Nawet na zwykłym make bloku to wciskanie tych diod to jest po prostu taka zabawa, że nawet jak już jestem z dzieciakami gdzieś dalej, to zawsze pytam, a czy dzisiaj będziemy rysować? Nie, dzisiaj nie będziemy rysować. Jest smutek, bo dzieciaki uwielbiają właśnie tworzyć swoje minki, a już animacje to już w ogóle wyższy level, także polecam wam. Tak, i pamiętajcie, kodowanie na ekranie.pl, tam pojawią się scenariusze i znajdziecie wszystkie inne nasze scenariusze, one są całkowicie za darmo dla was, po to, żebyście tak mogli, że tak powiem, wyciągnąć tego robota z szafy i pobawić się nim trochę z dzieciakami. Bardzo wam dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Jeżeli, ja tylko przypomnę, że za 2 tygodnie, bo 27 spotkanie z Darkiem Nowakiem i Laboratoria Przyszłości, a dokładnie Mentorowym Okiem, czyli słuchajcie, audio wideo. Więc jeżeli chcecie nauczyć się czegoś o fotografii, to Darek jest zawodowym fotografem, ale też nauczycielem przy okazji, bo nauczyciel to hobby, wiecie jak to jest? Zarabia się gdzie indziej. Inaczej. Nauczyciel to hobby i Darek w kolejnym kursie, w kolejnej części swojego kursu pokaże nam, słuchajcie, jak obsługiwać się aparatem fotograficznym. Wszystkie poprzednie części można znaleźć na YouTubie na Mentor Systemy Audiowizualne, więc jeżeli czegoś nie widzieliście wcześniej, warto tam zaglądać, warto zasubskrybować, jak to powiem, jak typowi YouTuberzy, subskrybuj dzwoneczek i wtedy powiadomienia o każdej nowości. To działa. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.